Wystąpi za chwilkę Wojtek Gola. Czy znacie człowieka? Kto zna Wojtka Golę? Kto kojarzy Wojtka Golę? Postać kontrowersyjna, postać, przed którą wręcz przestrzegało mnie część osób. Nie jedź, bo tam będzie koniec świata. Pojechałem, moi drodzy, na ten koniec świata, zobaczyłem, co organizuje Wojtek, jakim jest człowiekiem i okazuje się, że nie taki wilk straszny, nie taki dzik straszny, jak go malują. Człowiek, który sukces medialny, który odniósł po wielu latach ciężkiej pracy, przekuwa teraz na sukces biznesowy. Jak w dość młodym wieku, w wieku 30 kilku lat, zajść aż tak wysoko? O tym opowie Wojciech Gola. Zapraszam Ciebie, Wojtku, bardzo, bardzo serdecznie. Duże, duże brawa. Wojtek Gola, przedsiębiorca. Cześć Wojtku, dziękuję, że jesteś. Oddaję Ci głos. Dziękuję. Witam serdecznie. Przyznam szczerze, że zastanawiałem się dzisiaj na porannym treningu, czy wyjście tutaj będzie tak samo stresujące, jak wyjście do walki w oktagonie. I przyznam szczerze, że jest. Z tą różnicą, że tu chyba nie dostanę po głowie. The world is yours. Świat jest twój. Nie chciałbym tutaj mówić o takim pustym sloganie, o podbijaniu świata, ale o tym, że każdy z nas sam kieruje ścieżkę swojej kariery. Każdy z nas decyduje o tym, jak będzie przebiegało jego życie. Uważam, że bardzo ważne jest to, aby realizować się na takich płaszczyznach i podejmować takie kroki zawodowe, które będą przynosiły nam satysfakcję, spełnienie, tak aby praca była naszą pasją. Tutaj możecie zobaczyć 19-letniego mnie, który jeździł kiedyś zawodowo, wyczynowo na rowerze. Była to właśnie moja największa pasja, co dawała mi masę satysfakcji. Jeździłem godzinami dosłownie, opuszczając lekcje, opuszczając zajęcia, ale wiedziałem, że kiedyś uda mi się zostać najlepszym zawodnikiem wyczynowej jazdy na rowerze w Polsce. I po wielu latach, dzięki wsparciu swojego taty, dzięki ogromnej determinacji, udało mi się zostać jednym z najlepszych zawodowych rowerzystów wyczynowych na świecie. Jeździłem na zawody, miałem ogromną motywację i determinację. Każdy dzień był dla mnie chwilą, po prostu robiłem sobie taką listę, co dzisiaj chcę zrobić. Każdy kolejny dzień był drogą do sukcesu. I czy było zimno, czy było ciepło, czy byłem chory, czy można powiedzieć, że troszkę nawet nie szanując swoje zdrowie, czego nie polecam, ale dążyłem do celu i miałem przeogromną motywację, która w tej chwili uważam, że nauczyła mnie przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości w dążeniu do sukcesu i osiąganiu kolejnych sukcesów biznesowych. I myślę, że to jest ważne. Ludzie rzadko odnoszą sukcesy, jeśli nie bawią się tym, co robią. I właśnie to jest to, takie moje motto, którym się kieruję, aby realizować się w tym, co robimy, w taki sposób, aby to nas sprawiało przyjemność, aby właśnie praca była naszą pasją. Ponieważ jeżeli będziemy pracowali w taki sposób, że to nas męczy, na przykład mamy jakiś cel, chociażby chcemy zrobić metamorfozę na siłowni i nie należy skupiać się na tym celu i codziennie stawać przed lustrem, patrzeć, kurczę, nie rośnie. Bo jeżeli będziemy już tylko na tym celu się skupiać, to przyjdzie frustracja i wtedy będziemy poirytowani. Kurczę, czemu nie rosnę? Przecież byłem na siłowni, zrobiłem biceps, a tutaj nic nie rośnie. Tak samo właśnie jest w biznesie, że ten cel jest już tylko wisienką na torcie, ale sama ta droga do sukcesu, same te kroki, właśnie dieta, jaką sobie wybierzemy, żeby to było smaczne jedzenie, żeby nam to pasowało, żeby po prostu nasze kroki biznesowe sprawiały nam przyjemność. Pasja. W 2000, właśnie pokrótce chciałbym opowiedzieć swoją taką drogę biznesową i elementy, które nauczyły mnie dojść, powiedzmy, do miejsca, gdzie jestem, chociaż uważam, że jeszcze mam nadzieję, wiele przede mną i jeszcze nie czuję się do końca spełnionym człowiekiem. Od 2018 roku prowadzę swoje studio filmowe. W tej chwili realizujemy zlecenia dla różnych korporacji, jak i również dla Fame MMA, gdzie to produkujemy trailery czy też różne produkcje filmowe dla naszej spółki. No i właśnie tutaj to filmowanie było taką moją przeogromną pasją. Jeżeli nie miałem zleceń, to się edukowałem, szkoliłem się oglądając tutoriale najlepszych videomakerów, animacja 2D, 3D. Nie było pracy,
Ja się szkoliłem. Była praca, robiłem zlecenia. Natomiast było też wiele takich zleceń, które były do portfolio. I po prostu zróbmy to do portfolio. Czy nawet kiedy musiałem dołożyć do teledysków, robiłem to do portfolio. I nie wiem, czy są tutaj wśród Państwa osoby, które zrobiły coś kiedyś do portfolio, żeby się rozwinąć. Chociażby za darmo, ale potem, aby to zaowocowało tym, abyśmy mieli kolejne zlecenia biznesowe. Zrobimy jeden fajny projekt do portfolio, ale następnie dwa kolejne duże zlecenia wpadną. I czy są tutaj takie osoby, które zrobiły coś do portfolio? To proszę o podniesienie ręki. No myślę, że jest wiele takich osób i to tak właśnie się nakręca, ale musimy cały czas się rozwijać i podnosić nasze umiejętności. Jeżeli uważamy, że jesteśmy dobrzy, to da się być jeszcze lepszym, jeszcze więcej się szkolić, jeszcze więcej robić czasem do portfolio, dokładając, ale w późniejszym czasie to zaowocuje. Także jeżeli ktoś coś robi, nieważne, nawet jest taki chłopaczek, który teraz w Tetris grał, w Tetris, 13-latek, słuchajcie, on w tego Tetrisa latami grał od małego i nawet taka błaha sprawa sprawiła, że w wieku 13 lat stał się teraz bardzo popularną osobą, ponieważ jako pierwszy chłopiec na świecie, pierwszy człowiek od 34 lat przeszedł grę Tetris. To się zawiesiła. I podejrzewam, że będzie popularny, że będzie dalej rozwijał się w tym kierunku gamingu, mimo że to była błaha rzecz. Uważam, że właśnie to takie parcie do przodu, rozwój i wytrwałość przede wszystkim jest bardzo ważna, aby osiągnąć sukces biznesowy. Miałem też marzenia. I może zabrzmi to troszkę infantylnie, ale zawsze chciałem być popularny. I wierzyłem, że ta popularność czasem się pojawi. Bardzo do tego dążyłem. Zarówno jako młody chłopak, jeżdżąc od 12 roku życia na rowerze po 8 godzin dziennie, aż do 20 roku życia. Wtedy już kończyłem karierę, ponieważ po tragicznej śmierci mojego taty straciłem całkowicie zajawkę. Poszedłem w imprezy. Zobaczyłem wtedy, że jest okazja dostać się do ekipy z Warszawy, ponieważ byłem w Miami, gdzie zobaczyłem ekipę ludzi imprezujących z ekipy z New Jersey. Mówię, kurczę, jacy oni mają życie, jakie wspaniałe życie, tutaj imprezują, są tak popularni, zupełnie inny świat. Więc kiedy tylko pojawił się casting do ekipy z Warszawy, to ja ten zagubiony chłopak, który nie wiedział, co zrobić po śmierci ojca, który stracił pasję, stracił całą motywację życiową, nagle pojawiło się światełko w tunelu, czyli ta ekipa, kiedy mogłem wtedy się zgłosić i się dostałem. Wielu Państwa pewnie kojarzy mnie jako takiego głupka z ekipy, który tylko imprezuje, który nic nie pracuje. Wojtek, idź do pracy. Przecież ty nic nie robisz. Czemu ty w ogóle nie pracujesz? Przecież ty powinieneś się wziąć na normalną robotę. Ale mimo, że ja prowadzę wiele spółek, około 10 spółek w tej chwili, pracuję nad dużymi projektami, to jest właśnie też kreowanie tej marki biznesowej, swojej marki osobistej. I ja jako Wojtek Gola podejrzewam, że gdy będę nawet 70-80-letnim starszym panem, będę kojarzony jako Wojtek z Warsaw Shore wyjechał na wakacje z wnuczką. Nie kojarzy mnie jako Wojtka, który stworzył wiele biznesów, może kiedyś to się odczaruje, ale dlatego uważam, że trzeba rozsądnie. Ja nie żałuję udziału w ekipie, bo zawsze dążyłem do celu i każdy dzień w ekipie można powiedzieć, że traktowałem jako do portfolio. Ponieważ w telewizji nie zarabia się dużych pieniędzy. To nie są duże pieniądze. Ale kiedyś ktoś na początku powiedział, wykorzystajcie ten czas dobrze, tak, aby później to zmonetyzować. I tylko od was będzie zależało, czy osiągniecie dalszy sukces. Wszyscy mówili, to jest wasze 5 minut. Wy jesteście patologią, która się za chwilę skończy. I ja wtedy chciałem, aby te 5 minut trwały jak najdłużej. Aby przedłużać te 5 minut. I właśnie życie polega na ciągłym szukaniu okazji. Na ciągłym wymyślaniu kolejnych biznesów, na tworzeniu swojej ścieżki kariery. I trzeba bardzo też uważać oczywiście na markę osobistą, bo ja niestety jestem Wojtkiem z Warsaw Shore, tym głupkiem, który imprezuje. I taka opinia pewnie będzie bardzo długo za mną chodziła. Natomiast oczywiście nie żałuję tego, to była świetna przygoda. Reprezentowałem dwukrotnie MTV Polska za granicą, gdzie miałem właśnie okazję poznać wspaniałe osoby. Tutaj jest zdjęcie z Arianą Grande, Justin Bieber, topowe po prostu postaci ze świata show biznesu. I to było dla mnie coś niesamowitego. To było w pewnym sensie spełnienie marzeń, kiedy stwierdziłem, wow, ty chyba jesteś rzeczywiście popularny. Ale tak jak mówię, trzeba cały czas szukać tych swoich okazji, żeby te 5 minut przedłużać, żeby to wszystko się nie kończyło, tylko trwało cały czas. A tu jest właśnie taki billboard, kiedy po pierwszym sezonie
wyszedłem z tego domu po miesiącu, nagle kierowca mówi: Wojtek, ty chyba będziesz sławny. Ja patrzę, a tutaj na smyku moja wielka podobizna. To było całkiem zaskakujące. Mówię: kurczę, my wtedy nie wiedzieliśmy, co to będzie. Czy to będzie jakiś program, totalne zaskoczenie, prawda? Odwaga. Właśnie szukałem tych swoich okazji. I ktoś powiedział w pewnym momencie w ekipie z Warszawy, wziął mnie jedna z osób z produkcji i powiedziała: Wojtku, ty już osiągnąłeś tutaj wszystko. Czas, żebyś poszedł dalej. I wtedy właśnie wpadłem na pomysł stworzenia Federacji Fame MMA. To już się działo w mojej głowie od bardzo długiego czasu. Natomiast właśnie wtedy kanał Wyzwani, Chude Byki Daily, codziennie milion wyświetleń. Niesamowita przygoda, ale cały czas to szukanie swojej pasji i te swoje 5 minut. No i oczywiście upór i ta determinacja, kiedy to nikt nie wierzył w powstanie Fame MMA. Można sobie Państwo wyobrazić, kiedy taki młody chłopak po Warsaw Shore jeździ po firmach, bo ja to właśnie studio produkcyjne miałem, jeżeli chodzi o wideofilmowanie. Robiłem filmy dla największych korporacji. Byłem przy postawieniu eventów. Wiedziałem, że musi być światło, dźwięk, scenografia. Nagrywałem to. Ja naprawdę bardzo ciężko pracowałem. Ekipa z Warszawy i te sezony były tylko odetchnięciem od ciężkiej pracy, bo filmowanie zajmowało mi dziesiątki godzin, nieprzespane noce. Coś niesamowitego, ile determinacji wtedy miałem i za to, z tego jestem naprawdę dumny, ale myślę, że to właśnie sport i ta ciężka praca sportowa nauczyła mnie tej wytrwałości, aby się nie poddawać. I właśnie tak powstało Fame MMA, kiedy to ja skompletowałem wszystkich wspólników, którzy się po raz pierwszy poznali dopiero u notariusza. Także muszą Państwo sobie to wyobrazić, kiedy wchodzimy do notariusza, a tam na przykład mój kolega widzi dwóch łysych gości i mówi: kurczę, co to będzie? Oczywiście w tej chwili jest to ciężka praca wielu osób, naprawdę wspaniałych osób, którym bardzo dziękuję, że są ze mną. W tej chwili jesteśmy jesteśmy największą federacją freefightową w Europie, jak i nie na świecie. Ambicja. Ambicja jest bardzo ważna właśnie w życiu, aby cały czas się rozwijać, szukać tych okazji, aby nie przestawać, mieć ten głód, bo jeżeli się wypalimy, to stracimy głód. Dlatego praca musi być naszą pasją, aby cały czas czuć ten głód i aby cały czas dążyć do celu. Pewność siebie. Ostatnimi czasy założyliśmy spółkę Invero Energy. Właśnie tam jest nasze stoisko, na które później zapraszamy. Jest to spółka, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. W krótkim czasie udało nam się stworzyć strukturę ponad 150 handlowców. Uważam, że jest to bardzo fajna praca dla osób zdeterminowanych, wytrwałych, które chcą i dobrze zrobić, i też spełniać się. Tutaj trzeba też mieć bardzo dobre umiejętności komunikatywne z ludźmi, ponieważ to jest bardzo istotne. The world is truly yours. Tu jestem u Kuby Wojewódzkiego i gdyby ktoś 5 lat temu, 10 lat temu powiedział mi, że znajdę się na tej kanapie, uśmiechnąłbym się i powiedział: wiem o tym, ponieważ naprawdę każdy dzień był dla mnie ciężką pracą i dążeniem do celu i włożyłem w to masę serca. I nawet przychodząc na tą prezentację, bałem się z tego względu, ponieważ nie przygotowałem za bardzo przemowy. Ja po prostu chciałem powiedzieć od serca Państwu o swojej przygodzie, o tym, co czuję, jak ta droga wyglądała. W tej chwili też pracuję nad różnymi projektami. Wszedłem mocno w gaming, w sztuczną inteligencję. Niebawem będzie premiera mojej nowej gry, która pojawi się na Steamie. Będzie to globalna premiera. Mam nadzieję, że może ktoś z Państwa zagra w tą grę, się spodoba. Natomiast cały czas te 5 minut trzeba przedłużać, dążyć do celu, rozwijać się. Nawet gdy nie ma pracy, trzeba się uczyć, doskonalić, poszerzać swoje umiejętności i myśleć nad kolejnymi biznesami. A najlepiej to mieć właśnie swój kolowy biznes, który pielęgnować, o który dbać i aby cały czas był naszą pasją. Także the world is yours. Mam nadzieję, że chociaż kogoś delikatnie zmotywowałem. Mam nadzieję, że będą Państwo się spełniali, realizowali w biznesie i chciałbym, żeby właśnie dla każdego praca była pasją, ponieważ myślę, że to jest najważniejsze, aby żyć w zgodzie ze sobą, robić to, co się lubi, ciągle rozwijać się i po prostu osiągać sukcesy. Dziękuję bardzo. Wojtek Gola, młody i gniewny.